Witam ponownie na kanale Rozalska Gotuje. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takie przepyszne, naprawdę muffinki. Zapraszam na film. I zaczynamy od suchych składników. Tutaj jest mąka. Cukier. Kakao. Cukier waniliowy. Soda. Proszek do pieczenia. Sól. I do suchych składników dodam teraz mokre składniki. Tutaj mam jajka. Mleko. Kawę. Tu mam olej słonecznikowy. Wszystko dokładnie mieszamy. Ciasto na muffiny jest już gotowe. Jak widzicie, ciasto jest dosyć rzadkie i to tak ma być. Przelałam ciasto do mniejszego naczynia, ponieważ będzie mi łatwiej napełniać foremki. Tutaj mam foremki do muffinek i będę teraz napełniać foremki ciastem. Robię to w ten sposób. Jak widzicie, foremka nie jest napełniona całkowicie. 1/3 jest zostawiona. I następna. I tak przygotowane muffinki piekę w piekarniku. Piekarnik jest nagrzany na 185 stopni. Piekę muffinki około 30 minut. I tak wyglądają muffinki po wyjęciu z piekarnika. Teraz ostudzimy je. Powiem Wam, że najlepiej te muffinki smakują, jak są zimne. A w ogóle najlepiej smakują dopiero na drugi dzień. I najlepiej je przechowywać w lodówce. Muffinki odstawiamy i teraz robię krem. Tutaj mam śmietanę kremówkę, do której dodam cukier, kakao i cukier waniliowy. Składniki ubiję na sztywną pianę. I jak widzicie, krem już jest gotowy. I teraz tym kremem będę dekorować muffinki. I dekorujemy muffinki w następujący sposób. I tak wyglądają muffinki przystrojone kremem. I do tego dodam jeszcze owoce świeże. Tutaj mam truskawki,
i borówki świeże i przystroję muffinki. Muffinki te najlepiej przechowywać w lodówce. Można je zrobić dzień lub dwa wcześniej, jeżeli spodziewamy się gości. Smakują na zimno wyśmienicie. Naprawdę są przepyszne. A już się z Wami na dzisiaj żegnam. Serdecznie dziękuję za uwagę. Z góry serdecznie dziękuję za subskrybowanie mojego kanału i za łapkę w górę. I do zobaczenia.